Dobrze tylko Państwu pokazałyśmy specjalnie tutaj w kanale elmercedes.youtube.com Wiesiolandia Plus. Tutaj jest akurat linia Mysia 3, ulica Mysia 3. Pokazałyśmy Państwu światełko, których będzie bardzo dużo. Prawdopodobnie Hanka Gronkiewicz ma otworzyć, ale chyba już ona nie otworzy tej choinki. I tych światełek na placu Trzech Krzyży tutaj. Gdy jesteśmy na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Proszę Państwa, nasze radio to FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra pokazuje blaski faryzeuszy z pierwszego wieku naszej ery, jak również faryzeuszy teraz XXI wieku naszej ery. XXII to jeszcze nie, nas już nie będzie. Tutaj jest szkoła dla głuchoniemy. Place Trzech Krzyży, proszę Państwa, jesteśmy w busie 127-127 i jedziemy, proszę Państwa, do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy tutaj jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Ale proszę Państwa, w naszym radiu appendix jest taki. Parafia Świętego Aleksandra, katolicka. Parafia na placu Trzech Krzyży w Warszawie, która ma bardzo ciekawą historię w internecie. Zapraszam i będziemy zjeżdżać tutaj zakotwiczywszy się na przystanku po prawej stronie w dół ulicą Książęcą. I potem Ludna, i potem Dobra. Po wielu skrętach, tak jak i ostatnio, proszę Państwa, wczoraj mieliśmy bardzo dużo skrętów, prawda? Że dzisiaj piątek, a wczoraj w czwartek mieliśmy bardzo dużo skrętów w Warszawie. Każdy święty ma swoje wykręty. Tutaj na banku jest pomnik też. Państwo powinniście poczytać o tam na banku historię. Każdy święty ma swoje wykręty. Proszę Państwa, i te iluminacje, i te błyski, i te blaski faryzejskie. O co tu chodzi? Bo tu już jest ciemno. Jak jest park, Państwo zobaczą. Tylko punkty błyszczące białe, ale nie szkodzi, bo nasze radio jest extra punctus. Radio to kafemio w Conchita Barbie Baby Langström extra punctus plexis. Proszę Państwa, chodzi o stroje faryzejskie, że ci kapłani przecież już nie są potrzebni, bo Jezus Chrystus był ostatnim kapłanem, ostatnim barankiem. Tamtych kapłanów było więcej. Jezus Chrystus powiedział i nic nie dali, bo to byli kapłani, którzy składali ofiary ze zwierząt, które to ofiary są nam do niczego niepotrzebne, bo ten baranek drogocenna krew Jezusa Chrystusa najdoskonalsza jest, najodpowiedniejsza, najwartościowsza, najwłaściwsza. Niepotrzebni są kapłani, niepotrzebne są i ofiary, niepotrzebne jest nic w sensie świątyni, że dla tych moherów tutaj w Warszawie to tak, liczy się świątynia, pałac kultury, pałace, miejsca, proszę Państwa, że człowiek przy takich miejscach, przy świątyni to czuje się dopiero świetnie, prawda? Ale to jest nieprawda, bo człowiek powinien mieć czyste serce, czyste wnętrze, czyste sumienie człowiek powinien mieć. A co dalej, to nieważne. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. I te punkty jasne, białe. Proszę Państwa, to też przecież kapłani mieli różne błyskotki na strojach. Księża mają 33 guziki. No i jak to mój dziadek jeszcze mówił kiedyś jak żył, że to jest 33 lata życia Jezusa Chrystusa. Ja mówię, no żeby ci faryzeusze nie zabili go, to może żyłby 34 guziki. Tylko że to już nie faryzeusze musieliby nosić, ale musiałby to nosić kto inny. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Także proszę Państwa, stop wyzyskiwania człowieka przez człowieka, stop pedofilii, stop durnocie, stop głupocie, stop profikredyt, stop bankom różnym, bo są teraz nowe opcje, taniocha. No, ciekawe, kto te taniocha organizuje, też trzeba uważać. Mówił ten wasz
ksiądz ojciec Rydzyk, no bo tutaj jesteśmy linia mysia. Tutaj w Warszawie nie masz ani Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików. Już będzie ulica dobra, proszę Państwa, całkiem, całkiem będzie ulica dobra. Proszę się nie przejmować, gdy nadaje nasze radio to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra, który pokazuje Solec. No bo jesteśmy w Warszawie na Solcu, ulica dobra, jesteśmy tutaj i teraz dokładnie, proszę Państwa, przy moście Poniatowskiego, zapraszam serdecznie. I już wjeżdżamy w ulicę dobrą. O, tu jest ten most, wielki most most Poniatowskiego. Tak, tak, to tu Radio Kuncita nadaje teraz na poleczki, że Polaczki wszystkie w Polsce tutaj mogą posłuchać. Polaczki tu i teraz, wszystkie w Polsce mogą nas posłuchać. Komentarze, całonocne czuwanie. Nasze radio to KFM Eurokuncita, Barbie Baby Langström Extra. Gdy Moharowa Warszawa szaleje, bo to teraz jest piątek, bo to teraz jest już Wochenende. I tak oni cały tydzień od środy marzą o tym Wochenende, że już w środę, czwartek robić im się nic nie chce. A ucho plotek łe chce. Głupoty, bleble, terelemele, kukuryku, lewartow. Biblii nie czytają, prawdy nie znają, bo jakże mogą znać. To jest szpital, proszę Państwa, na Solcu. Także już Państwo wiecie, że nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, nie jesteśmy u ludzi prawosławnych, nie jesteśmy w USA, nie jesteśmy u Mormonów, nie jesteśmy u ewangelików, tylko w systemie ateistycznym, zwłaszcza, że wymieniłam tutaj Pałac Kultury Stalina i Lenina. Ateistyczny Pałac Kultury Stalina i Lenina na autorytet, który powołują się bardzo chętnie mohery tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, jak kiedyś powoływały się chętnie na teorię ewolucji, potem na teorię trójcy, potem na teorię duszy nieśmiertelnej i wszelkiego cygańskiego wróżenia, którego tutaj w Warszawie nigdy nie brakuje, nie będzie brakowało. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że ksiądz zakazuje wróżyć takiej katoliczce, to ona jednak tam u nas na Pradze Południe, przy Uniwersamie, wyciąga rękę cygance i daje powrócić za pieniądze. Cyganka zarabia, cyganka bogata, cyganka jeszcze podpuści, oszuka, jeszcze ci powróżę. Tylko ja prawdę mówię, tam, że taka katoliczka jest zmanipulowana i nie słuchała ojca Rydzyka, jest zmanipulowana w jakim sensie, że to cyganka dla niej jest Bogiem, to cyganka dla niej jest Słowem Bożym, a ona, ta cyganka rzeczywistego i prawdziwego Słowa Bożego, nigdy nie widziała, nigdy widzieć nie będzie. Ulica, proszę Państwa, tamka, ulica dobra. My troszeczkę skręcimy w prawo i w lewo i jeszcze raz w prawo i będziemy już w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jako że może te wszystkie filmy wrzucimy, proszę Państwa, do internetu w jednej sekundzie. Szybko chodzące internety tam są. Zapraszamy. Rechodupki, Warszawa, Rechodupki. Też tutaj jest breszą katolicy. Państwo słyszą, katolicy breszą, kaszczą, chrumkają i się cieszą, że może kogoś nabiorą, że jak ktoś nogę złamie, to nie pójdzie do społecznej stołówki i nie będzie wyżerał ci klusek. Tu wejdzie do kościoła rzymskokatolickiego, rzymskołacińskiego, gdzie, proszę Państwa, wszędzie szaro. Most, proszę Państwa, jest most. Most, proszę Państwa, syrenki, ale my skręcamy tu w lewo. Tak, i Centrum Nauki Kopernik też jest, proszę Państwa, też jest, wszystko jest, proszę Państwa. Jest metro, metro Warszawa, metro Kopernik. Tam, co tak czerwono, to jest nowy budynek otwarty, proszę Państwa, przy tutaj. To co Państwo widzą? No, przy jakiejś fabryczce, to stare starocia były takie, że sami warszawiacy nie wiedzą, co tu było, bo co tu jest, no to Państwo sobie podejdą i przeczytają, czy to są wodociągi, czy to jest elektronika, czy to jest co, czy to jest tam, czy to skręcamy, proszę Państwa, w lewo i w prawo, w ulicę dobrą, oglądając raz jeszcze Waszą rzymskokatolicką parafię, Waszego świętego papieża. No, ale często bywa tak, że diablim sumptem, jak się rozpędzicie, to chcecie być święci od samego waszego właściwego, własnego papieża.
gdy kaszlą, gdy chrumkają. Polini, Mysiej i Moherowej, wasi bracia, Zofia Maciąg, Zelenski, Stasiek i inni, proszę Państwa. I już jesteśmy, proszę Państwa, dobra i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Rychodówki katolickie, Warszawa, nie Anglia, Ameryka, Białystok, nie USA, nie Ameryka, nie prawosławni, nie mormoni, nie ewangelicy, nie świadkowie Jehowy, tylko ateistyczna linia Pałacu Kultury Stalina i Lenina.